Witam was serdecznie, z tej strony Remix, to jest kolejny odcinek z Third Age Divide and Conquer. No, i co ja mogę rzec? Lecimy dalej z tą inwazją na Dale. Dostaliśmy gift od Saurona. I gdzie to jest? Mamy z tymi traktat, co pierdolę? Traktat? O nie, agresji. Więc jesteśmy neutralni, są do nas. Stosunki neutralne z nimi nawiązujemy. Więc lecimy na elfy. Gdzieś tu muszą mieć Imlardis, a dokładniej, o ile się nie mylę, będzie tutaj gdzieś. Tak, zobaczymy, czy orkowie z gór mglistych cokolwiek zrobili z tym fantem, że sobie tutaj elfy siedzą. My w tym... Kurwa. W tym momencie idziemy na Dale. Dobra, trochę hajsu wpadło. To najlepiej byłoby wybudować coś, żeby tego hajsu było jeszcze więcej, czyli najlepiej kopalnie. Kopalni nie mogę na razie nic wybudować. Kopalnie są za drogie jeszcze. Dobra, skoro są za drogie, to jeszcze ich nie będziemy budować. I zostawimy tutaj jednego łebka. I również idziemy na... O, sztyfuj. Co? Dlaczego jest... Fuck! Nie, muszę to ogarnąć. Jakbym kliknął pewnie na... Automatyk jeszcze bym przepierdolił. Ja wolę uniknąć, bo te automatyczne bitwy to naprawdę... Nie można im ufać. Co oni tu... Wychodzą. Aha. Teraz już wiem, o czym oni mówili. Fuck. To są trolle. Ja pierdolę, trolle mnie zaatakowały. Rebelianckie trolle. Unbelievable. Teraz weź je zatłucz. Będziemy ładować z płonących. One koszą. Ja pierdolę, no niemożliwe to jest. Co oni z moimi ludźmi robią? Ludźmi, z moimi orkami. No strzelać w nich. Ładujcie w tych. Są bardziej odkryci. Jeszcze jednego nie zabiliśmy? Super. 0% zabitych. Ale są czerwoni, są czerwoni. No niech się jakiś spali. Super, przypierdolił naszemu wodzowi.
Już nie żyje. No oni po prostu wychłostali naszych, no. No zgińcie, błagam was. Tutaj jest i 26. Czy te gówna są nieśmiertelne? 2% zabiliśmy. Dalej szpikować ich tymi strzałami. Kurwa. Biec! Biegnijcie do chuj... Jezu. Boże. Szybko, obracać się i strzelać. Poszła salwa. Tylko mało z nich trafiła. Dobra, strzelać jeszcze raz. Uciekajcie. Zasilanie jak zwykle musi mi się pokazać na ekranie. No niech dogonią. Te trole są za szybkie. Napierdalać w nich. Nie ustępować, nie ustępować. Niech zginie któryś, no błagam. Od tych strzał zasranych niech chociaż któryś zginie. Legolas potrafił sam zajebać trolla, a was jest kurwa 500. 500. Nie poradzić, nie możecie sobie poradzić, kurwa. No strzelajcie. Dziurawcie te skurwe syny. No, nie no.
Ja chcę te trolle. Tupa, przejebaliśmy to. Tyle strzał. A ten co, jakiś mały? Chryste, co nie robią? Uciekajcie. Ratujcie z penem z życia. Jest. Zabijcie go. Przedziurawcie gnoja. Dalej pobiegnie. No. Chociaż jeden oddział skino. Boże, 1500 orków przeciwko 30 trollom. I jeszcze porażka. Ja nie wiem. Ja nie wiem. Jak ja mógłbym ich rozwalić? Nie wiem, 3000 mam mieć tych orków. Boże. Chociaż miał lepszych łuczników, którzy mają większe obrażenia z tych pieprzonych łuków, to chociaż coś może by się udało. Albo jakąś katapultę. Ale to... Co te trolle zrobiły z moim wojskiem, to nie mam pytań. A to tam jakieś dalekie krainy. Kopalnia w końcu. Dobra. Ja to usuwam. Te jednostki. Chciałem przez Gundabad. Tutaj formujemy nowe jednostki. Zasilą Morvadart. A tymi lecimy dalej na elfy. Muszę się napić normalnie aż.
Musiały te pieprzone trole tam siedzieć, no. Boże, już byśmy mogli w elfy ładnie pocisnąć. Nowa misja. Zajmij. No, już akurat tam zmierzam, więc. Nalajcie. Mogę wynająć Hillmanów. Raudar Scouts. Są włócznicy. Dobra, weźmiemy ich na tę bitwę. Jeszcze więcej warków. Tura za turą. Kingdoms of Rohan. Shadow of Mordor. I teraz my. No. Dawać. Dawać. Jaki trap? Żaden trap. Ktoś jest Shadow of Mirkwood i Esterni of Run. Ile tur? 6. O, super, dwóch łuczników ogarniętych w końcu. Gundabad. Mamy tu jakichś łuczników? Tak, raz, dwie jednostki. Weźmiemy jeszcze dwie. W ogóle napierdolimy tych orków. Musimy mieć szansę jakieś przy przejęciu tego Dale. O ile już to nie padło łupem, chociaż nie. Wspomniałem sprawdzić, ale widzę na mapie niebieską kropeczkę. To chyba raczej powinno oznaczać, że Dale jeszcze nie zostało podbite. Więc jeszcze mamy czas. W ogóle tak trochę słabo z tym chodzeniem po tej mapie, bo jak w mediewalu była krucjata, to i się zapieprzało szybciej i dodatkowe jednostki się dostawało jako najemników i kosztowali grosze. To było piękne w tych krucjatach. Warangiowie też tam poszli, a co? Zobaczmy, czy mamy szansę. Mamy szansę i to bardzo duże. 3 do 1 nawet. To... O kurwa. Trzeba było to walczyć. Zresztą nie wiem, czy wyszedłbym aż tak super lepiej od nich. I... Kurwa, połączam to. Muzyka. Imlardis. Ja pierdolę. Ilu tam elfów siedzi? Ja nie wiem, ile ja tu będę musiał siedzieć, zanim ja to coś pochłonę. Co mi dali za wojsko? Aha. Super. Super wojaków mi daliście. Dobra. W walki w wsparciu dosyć. Są jeszcze więcej do walki, zobaczcie, to pornicy też się przydadzą. Dobra, możemy się ruszyć, możemy. To są Wolfsmenowie. Dale. Czy my tam się dostaniemy, tak po prostu? Szczerze wątpię, musimy poczekać na resztę.
Trzeba porozprowadzać tych naszych agentów. Tylko kurwa, gdzie jest jakiś. Gdzie można go kupić? Żeby się dowiedzieć czegoś o mapie. Kto, gdzie jakie tereny już ma. Gift, tysiaczek. Super, dzięki. Isengard też się przychyla do walki. No, super. Karm Doom. No tu naprawdę wojsko trzeba napierdolić. Tu nie są przelewki, tam jeden oddział cały i tu jeden oddział cały jest potrzebny. Dobra, pobudujemy trochę. Tu nie mogę, o tu jakieś tam takie pierdoły pobudować, chociaż zawsze to tam coś da. Worker, slave pit, balista, hunting lodge, a w Karn Doom wytworzymy balisty. Orkowie idą, ale to nie są ci orkowie z inwazji, niestety, bo byśmy sobie razem tam ruszali. Fajnie leci, mam powiem. Fajnie leci. Nie spodziewałem się trochę. Ale widać, że kopalnie zrobiły swoje. I możemy zacząć coś tworzyć gospodarczo, mimo że mamy w sumie trzy armie to stworzone. To cztery patolki lecą. Co tu mamy? Dungeon, lochy. I łowę tego do polowania. I już kasy nie ma. Mamy oddział łuczników i poślemy tutaj, zbierzemy po drodze dowódcę. Gdzie gitara? My tu są elfickie miasta, budynki raczej, fuck. A, zapomniałem się nim ruszyć, ale tak, jeszcze czas. Ale tam przechodzimy pewnie przez tereny wroga, więc trzeba uważać. Elfy tam podskoczą i będzie. Dominion of Isengard. A nie. Leśniczówki są neutralni. Dobra, jest dobrze, możemy już ich trenować. Jednego halabardnika zostawimy. Wyjedźcie tutaj. No i turka, nie? Trzeba ją napieprzać. No. Szybciej, szybciej się proszę, proszę. Muzyka, kurwa, no kurwa. Ja chcę to też urywki zobaczyć tych pięknych bitew.
Poprawiamy ich. Ale jest i tak, teraz nie można ich budować. Pracując ze skórą. Tu też kopalnie można budować. Wszędzie kopalnie, super. Kasa powinna dzięki temu ładnie lecieć. Dobra, tutaj już jest Dale. Tranduil Halls. Kapitol Tranduil. Wszystko są Erebor i tych ITP. Tu jest Erebor. A teraz, gdzie jest nasze wojsko? Gdzie jest cała reszta ludzi? Znaczy orków. Co jest taki lag? Zwolnienie blokady i pozwolenie mi prowadzić grę. Szybciej. Kandydaci. To już tutaj powoli będzie można niedługo budować wojsko. Haradrimowie też się dołączyli. Czyli chyba wszyscy. Co to? I tutaj pewnie będzie kopalnia następnie duże wybudowana, bo 4,5 patola potrzeba. Okej. Okay. Małymi kroczkami. Obserwujmy. O! Są nasi. Witch King tu aż dotarł z Mordoru. Super. Erebor. Eskarot. Trzy miasta obok siebie. Wszystko jest to możliwe do podbicia. Tylko nie w tym czasie. Nie w tym momencie. A jak przyjmiemy Imlardis, to tak kasa nam skoczy. Nie, nie damy rady. Oni spieprzą pod same mury i wtedy mnie rozstrzelają. Tak nie może być. Musimy jakąś wspólną bitwę stoczyć z Witch Kingiem. Osobno nie damy rady. Co wy tam tak popierdalacie? Czemu ich jest tak dużo teraz raptem? Eskarot opustoszał? Eskarot opustoszał? Selenburg. Besieged. A pierwszy robimy tutaj. Jezus, ile ich tam jest. Co chwilę patrzę, to się boję tam w ogóle podejść. Są elfy, kurwa. Tak mi pewnie rozstrzelają, że... Kaczkę. Get ready, come on! No i teraz... Kurwa, ile ich jest! No, stoczmy tą bitwę w tym odcinku, mimo że się miała mi zaraz kończyć, to stoczymy to.
Będzie normalnie bitwa pięciu armii. No, w sumie pięć armii jest, tylko szkoda, że dwie rasy się leją, ale jest pięć armii, jest. I jeszcze walczymy od Ale w sumie. Pięknie. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Ja pierdolę, jakie tam liczby w ogóle były. Szkoda, że krasnoludów tam nigdzie się nie napatrzyło. Chociaż mały oddział. Dobra. No, mamy trochę tych, tylko że to jest trochę połowa to ochłapy. Ale cóż, mamy to, co zatrudniliśmy. Dobra, oni będą na samym przodzie. Tuż za nimi na ryj przyjmą ciosy jednostki zwykłe, czyli w sumie prawie cała reszta. Ale otaczać ich będą gobliny. I dwa oddziały dowódców. Dobra, to jest ustawione. Dwa oddziały warków po jednej stronie będą. No dobra. Pokaż mi, co się tu dzieje. Jezuś Maryśuś. Dobra, my sobie poczekamy na nich jednak. Bo biegną jak pojebani, a nie ma tego przyciągnięcia po prostu, to mi nie pasuje. Idą. Super, nasi zasypują ich strzałami. Super, giną, giną. Póki nie podejdą, ładnie ich tutaj tyramy. Aż tam. Jezus, ile tego tam lezie. Czemu on się nie porusza? No to jest... Mi coś tam zabiera. Oj, zbliżają się. Czy FPS-y były przez moment? Chryste. Padają jak muchy. Jeszcze łapiecie, jeszcze. Poszła salwa wielka. Jak trochę się luźny szyk ustawili. Ale to i tak. U Jezu, ale żniwo. Przed chwilą było 160. Trafiają nasi, trafiają. Dobra, chcą nas otoczyć, trzeba się tutaj ustawić. Konnica przyjechała.
A dosyć ich jest. Ja pier... Co tam idzie? Czuję, że teraz muzyczki nie mogę słuchać tej z Władcy Pierścieni ani z Hobbita. No bo kwintesencja by to było po prostu. Dobra, wargowie, posuńcie się. Znaczy, posuńcie się. Otoczcie ich tam. Czemu oni spierdalają? Dajcie, dorwijcie ich. No, zawrócili, oczywiście. Mamy ich. Co się dzieje? Dobra, chcesz jeszcze strzał macie? To ładujcie z płonących. Już spieprzają, ale to jest tylko kurwa chujowa przykrywka pod to, że oni zaraz i tak będą zaraz znowu walczyć. O, niby uciekają dopiero co przyszli. Tak naprawdę zaraz zawrócą 5 metrów i dalej będą walczyć. I będzie taka bitwa podjazdowa. Co tu się dzieje? Jest tyle woja. O, mówię, zatrzymali się i taka z nimi walka. Bądźcie te gamonie. Dobra, bądź ich. Sobnaś, o, dostał daily daliczyk? Dostał. Przykład się z wodzem leją i zarąbali, no proszę. Co to ma być zbiorowe spierdalanie przed bitwą? No i ci już się obudzili? Spierdala. Naprawdę rozczarowałem się trochę po tej bitwie.
Może i była wielka, ogromna, ale w ogóle nie było w niej ładu. Podbiegli, uciekali, podbiegali, uciekali. Nawet nie wiem czemu oni stracili morale. Było porówno. Nie wiem, co tu jeszcze jest, nie spierdalano. Tam to coś dzidewali. Wszyscy sobie go gonią. Nie wiem co jeszcze, może coś stąd. No co jeszcze nie straciło wiary? No ci oczywiście. Tylko ci zostali. Ej, czemu tu konie jadą? Na skule. Wiktoria. Jak? Jak? Straciłem 200 ludzi, a miałem przed sobą całą armię. Ha? Jeszcze zrobiłem więcej niż Witch King. Kurwa. To było zbyt łatwe. To było naprawdę za łatwe. Otwarty teren. To nie wiem co nie odbiło im. Nie wiem, czy się na mózgi pozamieniali z tymi swoimi rybami, czy co. Boże. Tak bitwę przypierdolić, to wziąłem na trudny poziom, cholera jasna. Z trollami sobie nie może poradzić 1500 ludzi. A jak jest bitwa 6000 na 6000, to wygrywam tracąc 200 ludzi, no. Co zrobiłem króla Dailu, no. No. Ale to ja wtedy przejmuję Dale, Esgaroth i może nawet Erebor. Czemu nie? Dobra, to by było na tyle. Dzięki wam za odcinek, za nagrywanie, oglądanie odcinka. Na razie, trzymajcie się, do zobaczenia. Yo.